Witajcie, witajcie. To znowu ja, Gural Gra. I witam was w pierwszym odcinku drugiego sezonu Don't Starve. Nie mylić z Don't Starve Together. Wzięliśmy Wilsona, zaznaczyłem sobie już wszystko, co chciałem. No i cóż, to będzie taka seria na moim kanale, która będzie się odbywała w różne czasem. Myślałem o tym, czy nie będę wrzucał tego co tydzień, na przykład weekend, ale zobaczymy też, jak czas pozwoli, bo może się tak zdarzyć, że czasem będzie odcinek nawet i w tygodniu. Zobaczymy, ale od razu mówię, jakby co, na kanał będą wylatywać jeszcze dwie nowe gry, więc dlatego uprzedzam, że Don't Starve będzie takim po prostu dodatkiem. Oprócz Punch Cluba, oprócz dwóch nowych gier, znaczy nowych na moim kanale, to Don't Starve będzie taką grą po prostu jako taki czwarty na... No, albo będzie tylko odcinek weekend, albo jeżeli będzie po prostu pozwalał czas, to może będzie odcinek też w tygodniu, oprócz weekendu. Czyli weekend to jest taki, można powiedzieć, odcinek 100%, a poza weekendem może się przytrafić po prostu, że będę miał czas, nagram i na przykład, nie wiem, jeden wyleci, powiedzmy, nie wiem, godzina 18 czy 19, to może być tak, że drugi film na przykład w tym samym dniu z Don't Starve'a wleci na przykład 20-21. Więc zaczynajmy. Wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Tak jak mówię, będą dwie nowe gry na moim kanale. Nie nowe, jako premiery, ale które mnie interesują, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, jak to wszystko się potoczy. No, ładuj się, świecie. Wiem, że i tak się załadujesz, więc... Don't Starve, brak odpowiedzi. Why? Dlaczego mi to robisz, Don't Starve? O, jesteśmy. Puściło. Dobra, wstawał i co? No co, na początku oczywiście pozbieramy sobie trochę trawy, patyków, może jakieś żarcie. Już widzę, że mamy dość trochę tych belisków, marchewek. Żeby nie było, troszkę sobie ich dodałem w świecie. Nie za dużo, ale trochę. No, opieprz tamte, opieprz. A ja tu miałem jeszcze jedno. Krzemienia sobie weźmiemy. Gdzieś tutaj żeśmy zaczynali, jest. Tutaj jest krzak. Dobra, tu mamy jeszcze marchewkę. Podniesiemy marchewkę. Dobra. No i co? Pierwszy dzień. Więc zaczynamy od tego, że musimy nazbierać dużo patyków. Dużo trawy, no i potem, wiadomo, eksploracja, patyki zbieramy po prostu, jak będziemy sobie szli. O, tu widzę drzewko, krzaczek, tu widzę następny, więc z głodu już raczej nie umrzemy. Jest pierwsza świnia. Cześć, świnko. A dlaczego wróciłem do Don't Starve'a? Bo powiem wam tak szczerze, że Don't Starve to też jest taka gra, można powiedzieć, w zamian za Freedom Fighters. Tylko że po prostu, no... To było wymyślone przeze mnie jeszcze zanim
pomyślałem o tych dwóch innych grach, więc też zobaczycie, jakie to gry będą na moim kanale. Myślę, że jakoś przykuję waszą uwagę, bo chcę, tak jak mówię, zrobić taką różnorodność na kanale, żeby było i taka gra, i taka gra, ale przeważnie, tak jak mówię, idę bardziej w indyczki niż AAA, więc zobaczymy, jak na to zareagujecie też, czy będzie wam się podobało, czy nie. A właśnie miałem sprawdzić, jak jest settings. Myślę, że tu jest wszystko ok. Muzyka. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na nagraniu, ale dajmy sobie na 4. Akcept. Dobra. Czyli tak, jak wygląda mapa? Gdzie była mapa w ogóle? Na tabie? Na tabie. Czyli obeszliśmy, zaczęliśmy tu, obeszliśmy już tu, czyli już widzimy, że tu się wyspa zaokrągla. Zaraz będzie wieczór, więc zobaczymy, czy weźmiemy pochodnie i będziemy lecieć, czy... Na razie chcę nazbierać dużo trawy i dużo patyków, bo to jest potrzebne też na start. O, widzę, że to jest kolejna świnia. Na razie można powiedzieć, że to jest biom łąkowy. Więc... Na razie, szczerze powiedziawszy, chyba nie widziałem ani jednej norki z królikiem. Chociaż mogę się mylić. Ale raczej nie widziałem. Dobra. Ile tych malin już mamy? A! Głodniej nie będziemy, tak czy tak. Mamy już 10 malin. Dobra, trawy. Ile było w staku? 33? Nie, chyba 40 było w staku. Dobra, ale zbieramy. Przy okazji też będziemy... O, jest pierwsza norka, już widzę. Dobra, podnieśmy tą marchewkę. Weź jeszcze tak tą trawę i tego patka. Mamy kamień. Właśnie, może ja bym sobie już wytworzył pierwsze rzeczy. Czy nam będzie potrzebny kilo? No dobra, wytwórzmy. Mamy już, można powiedzieć, taką pierwszą broń, taką no, podstawową, czyli siekierę, którą można bić, ale niekoniecznie. Czyli nas stać na pochodnie? Pewnie, że nas stać, bo to jest koszt tylko patyk i trawa, czy tam dwa patyki, dwie trawy. Więc na razie jest spoko. Przejdźmy sobie, o, mandragora, ale mandragory się chyba wieczorem nie wyciągało. Zresztą nie pamiętam. Tu są jeszcze beriski. Nasz głód spada, ale powiedziałbym, że nie aż tak bardzo. O, mamy kamień ze złotem. Daj mi ten kilo tu. I mamy 2 złota. Czy nie jest nas czasem już stać na maszynę nauki? O, zielony grzyb. Na saniki będzie. Z tego co pamiętam. Dobra, ale chodźmy może ku brzegu. Gdzie był ten brzeg? Dobra, jest. Tu żem szedł, tu. Na razie tych marchewek i tego wszystkiego już nie zbieram, bo i tak. O, tu się jakiś biom ciemniejszy robi. Więc w takim biomie też lubiły być te. Czy nas stać na ognisko? Nie stać nas. Musielibyśmy pociupać. Musielibyśmy ściąć drzewo bodajże, ale nie wiem czy jest... Dobra, teraz tak, szybko. Campfire. Dobra. I skoro mamy te... Przepieczmy sobie te... malinki.
i będziemy mieć na drugi dzień. Akurat to jest lato, to jest krótka noc, więc wykorzystamy to na to, żeby mieć po prostu na podróż na drugi dzień po prostu pożywienie, jak to się mówi, jedzenie, żarcie, szamę. A odcinki jeszcze nie wiem w sumie, jakie będę robił, czy to będzie jeden, dwa dni, czy trzy dni. Zobaczymy, jak będziemy wychodzić z czasem. Jeżeli widzieliście u mnie na kanale, to zdarzały się i 20-minutowe, zdarzały się 30, 40, nie wiem, czy miałem 50-minutowy odcinek. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale dobra, co jeszcze mogę zrobić tutaj? Mógłbym zrobić młotek. O! Młotkiem można zbić. Dobra, zróbmy młotek i przydałby mi się plecak. Survival. Tylko, że to jest wszystko potrzebne przy... Dobra, Science Machine. Cztery kłody i kamienie. Dobra, czyli kamienie musimy wyzbierać. Dobra, wstajesz, słońce? Dzień dobry panu dniu. Dobra, już mamy pierwszego kamienia. Właśnie nie pamiętam. Dobra, zamień. O, mamy pierwszą chałupę świni. Saletry nie zbieram, bo saletra mi jest na razie niepotrzebna. Gdzie ja mam ten młotek? Mam. Dobra, mamy dwie dupki świni, tylko że desek na razie nie zbieram tego wszystkiego. Na razie chciałem tylko dupki świni, ale dobra, wróćmy do, w sumie wróćmy do brzegu i chodźmy brzegiem, żeby obtoczyć sobie po prostu ten cały nasz świat, jak on będzie wyglądał. Nasionko podnieść może się przydać kiedyś w dalszym etapie, ok, tu byliśmy. Więc tu widzimy, że już jest dość fajnie. O, ten biom się już skończył. Dobra, następna łupka, więc... jedna dupka świni tylko wypadła, czy... Nie, drop, połóż. O, mamy cztery. Właśnie, tylko że Science Machine by się przydał. Stać mi już na Science Machine. Cztery kłody bym musiał mieć. Zróbmy, bo ciekawi mnie po prostu, ile będzie kosztował ten plecak z... Nie wiem, czy będzie słychać tą myszkę. Kupiłem sobie nową myszkę. Dobra, ile mamy? Cztery kłody akurat na Science Machine. Dobra, postawię tu. I teraz tak, gdzie był struktura Stone Refine, Survival, Build Trap Net, Fishing Rod, Honey Poultice. O, jest coś? Backpack, możemy zrobić zwykły Piggy Pack. Aha, 6 pajęczyn, 2 liny. Dobra, zróbmy zwykły. Mamy zwykłe, ok. Czyli teraz możemy zbierać jeszcze więcej surowców. O to mi chodziło i wypieprzamy stąd. W sensie takim, że idziemy dalej. No wiecie, nie chcę tutaj siedzieć za bardzo, ale patyki trzeba zbierać. Jak nasz głód, właśnie. Mówiłem, że się przyda, patrzcie się. Prawie cały głód żeśmy. O, mamy sawannę, ale... W łączeniu z białym leśnym skopmy ten kamień, bo wiadomo, że jest złoto. Ok. To od razu tak. Przenieśmy sobie... O, jest świnia, więc będą potrzebne dupki świń znowu. W sumie nie wiem, czy... Dobra, zasadźmy to drzewo, bo te szyszki to mi są, można powiedzieć, useless, jak to się mówi. Bo ja świn, dupki świń zbieram po to, że ja sam zawsze sobie robiłem tak, że
wypadła kulka świni, wypadła jedna. Okej. Okay. O, jest ścieżka, dobra. Jak wygląda mapa? Czyli tutaj tak jakby za tą pajęczyną woda tam zawraca w górę. Jest jedna pajęczyna, więc co mi już cieszy, czyli była już jakaś walka. Pajęczynę sobie też przestawmy tutaj. Może dupki świn też. Dobra. Jest kolejny domek. Widać, że świnie tutaj mocno atakują, biją się. Tak jest, ładnie się to zbiera. To też się przyda, bo to jest do leczenia. Ło, ładnie. Dobra, to. No i co teraz świnio zrobi? Gdzie jest twój domek? Zjadła się chyba mi jedną dupkę świni. Tak mi się zdaje. O, tu jest druga pańczyna. Dobra. Tu się świnia już bije z pająkiem. Zobaczymy, jak wyjdzie z tej opresji. Dobra, wypadł glut. Okej. No i świnia sobie będzie biegała. A my mamy... proszę Państwa, co my mamy? My mamy dwa grzybki na sanici i mamy pełno trawy. Także mapa... Nie wiem w sumie... Chciałem małą mapę bez zaokrągleń i z, powiedzmy, małymi oddziałami. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jak nasz głód? Zjedzmy. Dobra, można powiedzieć, że jesteśmy na jedzeni cali. W sumie mamy sawannę. A i tak nie mamy z czego zrobić ogniska. Ale ja bym sobie znowu przepiekł. Gdzie nasza siekiera? Tu jest siekiera. Siekiera. Z ilu się robi ognisko? Już mogę zrobić, dobra. To postawimy sobie ognisko tutaj. Dzięki temu będziemy mieć tak. Złotko. Dobra. Mam szyszkę. Mogę dołożyć szyszkę. To dużo nie dało. Czy mam jeszcze coś, co mógłbym dołożyć? Raczej nie. Grzyba co możemy usmażyć. Bodajże mi się wydawało, że to można było smażyć i to podnosiło chyba nasze sanity. Zobaczymy. Zjedzmy. Tak, to podnosi sanity, ale obniża chyba życie. Dobra, teraz musimy pamiętać o tym, żeby zbierać patyki. Czy my mamy jeszcze coś? W sumie mógłbym tą marchewkę przygotować. Także... I teraz tak, zastanowimy się, bo jeszcze mamy trochę nocy. Mapa. Jak wygląda mapa? Przeszliśmy tu. I tu jest obejście. Tam jest potem dalszy ciąg. Tu jest woda. To pójdziemy tak. Tędy zobaczymy, albo tędy. No, innego wyjścia nie mamy. W sumie chciałbym większy ten plecak, ale... Dobra, tu sobie poprzenośmy to, co jest nam potrzebne pod ręką zaraz. To sobie może tu siedzieć w sumie tu. Nasiąga, jedzenie tu. Złoto może jeszcze być tu. I grzyby koło jedzenia, okej. Okay. Pięknie. Bym powiedział, czy tu mamy... Jaka ładna sawanna. Szczerze nie spodziewałem się. Ale chyba odpuściłem już.
bo jeszcze na chwilę słyszałem ten dźwięk, ale jak wiecie, teraz zbieramy patyki po to, żeby daliśmy trochę. Dwie trawy nam zostały do bodajże do całego staka, ale trawy się przydadzą, więc będziemy je zbierać. O, zbierz mi ten patyk. Dobra. Gdzie jest mój młotek? That's my space. To jest ciekawe, że z tego co pamiętam w Shipwreckcie bodajże te świnie atakowały nas bez... No, po prostu nie musieliśmy nic zrobić, tak? Byliśmy dla nich po prostu wrogiem, a tu możemy sobie chodzić. Znaczy się, tak mi się zdaje, no z tego co pamiętam, nie jestem też pewny, ale wiecie, weźmy sobie marchewkę i zobaczmy tak, jak z trawą, tak jest, 40, czyli możemy lecieć i zbierać drugi stak 40 trawy. Dobra, jak to wygląda, obeszliśmy to stąd, czyli tu mamy sawannę, jakąś tam chociaż początek, nie wiadomo czy ona jest duża czy mała. Tu już widzę, to jakby się zaczynał biom kamienny, nie wiem czy dobrze mi się zdaje czy nie, kamień też pozbierajmy, bo się mogą przydać. Co to jest to? To jest jeziorko czy to by trochę bagiem? No tu jest jakiś biom kamienny taki, ale nie wiem czy on jest duży, bo na razie chcę pochodzić po obrzeżach. Zobaczyć gdzie tu co jest ciekawego. Nie wiem jak wy gracie w Don't Starve, ale ja zawsze na przykład tak robię właśnie, że obchodzę mniej więcej tak, żeby coś gdzieś zobaczyć z kraja, jakie są biomy i tak dalej. Dobra, i teraz tak, tu dochodzimy. Tak, tu dochodzimy do kraja. I teraz tak, tu jest zakręt znowu. Tu jest zakręt. Też będziemy potrzebować... Właśnie, czego my będziemy potrzebować? Właśnie, wiem czego nie zrobiłem. Nie zrobiłem sobie przy maszynie nauki, nie zrobiłem sobie liny. Czy my mamy... Gdzie to będzie? Tools? Shovel? Nie. Pitchfork? Nie. Light? To wiem co to jest. Pułapka na ptaki, siatka, fishing rod, umbrella. Healing cell, backpack i strawroll. Aha, czyli my możemy zrobić ten strawroll już teraz. To jest chyba ten, jak to się nazywa, o, jest pierwszy touchstone. I oczywiście mamy. Dobra. Przydałby mi się też... O, i mamy bizony z tego co widzę. Jak tu się obracało kamerę? Tak. Dobra. Wróćmy do tego, bo nie lubiłem nigdy obracać kamery. Już jest wieczór, patrzcie się jak to szybko leci. I dwa razy, dobra. Ok, mamy touchstone, mamy bizony. To mnie cieszy. Mamy pierwszą kupę, którą możemy podnieść. Powiedzcie mi, bizonki, macie więcej kupki? No, co się tak dziwicie, no zbieram waszą kupę. To będzie mi potrzebna do farmy. Chyba dobrze pamiętam, nie? Dobra, tu jest pierwszy domek, ale świnka chyba w nim siedzi, więc nie wiem jakby zareagowała, gdybym jej to zniszczył.
ale bardzo duża sawanna. Już z tego co widzę, to jest w miarę. O, i tu jest druga część tej jakby sawanny. No, więc powiem wam, że spoko. Bardzo fajnie się gra. Właśnie, mamy dzień trzeci. Więc myślę, że wiecie co, tylko że ja nie mam, czego ja nie mam, czyli nie mam drewna na ognisko. To jest właśnie ból dupy, ale niby się przydało, o, jest ten znak tego, koło elefanta, niby się przydało, co by mi się przydało. Zróbmy sobie już pochodnie. Dobra, wyekwipujmy się w nią. O, jest ten. To jest pierwszy pająk. Nie będę się z tobą bił, cwaniaku, bo mam pochodnie. I'm so hungry. Dobra, to teraz marchewka. Jak marchewka syci? O, marchewka ładnie syci. To nawet nie wiedziałem, że aż tak bardzo ładnie, no ale... Dobra, jest noc. Ile my mamy? 59% tej pochodni, ale my możemy zawsze coś podpalać. Więc podpalmy sobie tu, będziemy mieć na chwilę jasno. Dobra. Aha, jeszcze żeśmy się sami podpalili nawet. Tu możemy podpalić, nie? 21. Czy nasza pochodnia w ogóle wytrzymie? Chyba nie. Ale mam drugą. Ciekawe, czy ona się sama zamieni? Tak. My light is just run out. Ale przynajmniej żeśmy wykorzystali noc na to, żebyśmy mogli troszkę pobiec. Mam nadzieję, że ta pochodnia już wytrzyma. Nie, w sumie 70%. Dobra, co to jest? Jakiś biom. Aha, czy tu jest sawana w dół? Idzie. O, są świetliki. Ile mamy tej pochodni? 50%. Dobra, łączy się dzień. My zapisujemy grę w tym miejscu i kończy odcinek. No, wiecie, widzicie jak to jest. Mówiłem o 20 minutach, a okazuje się, że... A okazuje się po prostu, że się tak wkręciłem znowu w tą eksplorację tych biomów i tak dalej, że wyszło 28 minut. Dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Mam nadzieję, że będziecie oglądać serię i zapraszam też do innych gier, o których opowiadałem, które będą na kanale. Trzymajcie się, cześć.